Halo, cześć, witajcie, jestem Korkus i oczywiście to, co obiecywałem od dawna, Diabollo, kolejna seria z Diabollo, będziemy grali, słuchajcie, ostatnio graliśmy wojownikiem, tu nawet jest ten wojownik, ja gry oczywiście nie usuwałem od chyba października, jeśli się nie mylę, lub nawet września. Zagramy po kolei, Łotrzyca, tylko jak ją nazwać? Korkus to tak średnio, nie? Nazwijmy ją Łotrzyca. Idziemy, słuchajcie, tutaj nie ma co, że tak powiem, szpekulować, po prostu idziemy. Łotrzycom na pewno musimy tak, łotrzycy jest potrzebna siła, żeby nosić łuki, jest potrzebna zręczność, od zręczności chyba obrażenia nawet będą rosły, no od siły też rosną, ale od zręczności chyba będą rosły też obrażenia, że zobaczymy i zobaczymy teraz, jakie mamy zadania. Mamy Butlera. Proszę, wysłuchaj mnie. Arcybiskup Lazarus! To on sprowadził nas na dół, żeby odnaleźć zaginionego księcia. Ten drań wprowadził nas w pułapkę. Teraz wszyscy nie żyją. Zabił ich demon, nazywany rzeźnikiem. Pomścij nas! Zgładź rzeźnika, by nasze dusze mogły zaznać spokoju! Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Rzeźnik jest na drugim poziomie. Wolałem to zadanie ze źródłem, no ale skoro mamy to, mamy to. I tak, tutaj na pewno buławę białą wziąłem. Na pewno musimy, słuchajcie, o, uważać jak strzelamy. Dobrze, o właśnie, ja już to źle robię w tym momencie, bo każdy strzał tak jakby zmniejsza wytrzymałość łuku. No. Dobrze by było wszystko trafić, nie? Na razie w sumie mamy taki lipny łuk, który i tak będziemy lepszy zdobywać. Ale jednak... O! Ale jednak jest jak jest. Fajnie też się ustawiać, na przykład tak... O właśnie. Tak, żeby się do prosta ustawić, nie? I wtedy oni nie mają tego manewru. Ja włączyłem właśnie mapę, sorki, mordeczki. Coś tam włączyłem nawet, nie wiem co. I musimy uważać na pewno na beczki. Tu jest jeszcze jedna ta skrzynka. Czekaj, tu jest? A to dlatego, że łotrzyca mimo tego, że strzela z łuku, to do beczek musi podejść. No co prawda i tak te beczki rozwala, ale jeżeli tutaj będzie pułapka, możemy zginąć. To nie jest wojownik. Nie, kurczę, nie jestem pewien, nie chcę teraz się tutaj mądrzyć do końca, ale nie jestem pewien. Chyba jeśli strzała leci, bo ona będzie lecieć i lecieć i lecieć, póki nie trafi na... O, tu jest już coś na poziom drugi. Ona będzie lecieć i lecieć, dopóki, słuchajcie, nie trafi w coś. Więc wydaje mi się, że im dalej jest przeciwnik, tym damage jest większy. O, tutaj może być grubo. No ma w ogóle taką opcję rozbrojenia i wykrywania pułapek, więc być może to by się przydało. O właśnie. Na szczęście nie dostaliśmy damage'a. No i właśnie, widzicie? To boli. No oczywiście to boli, ale chyba nie ma tutaj nic. Dobra, idziemy tutaj. Zombie, tutaj coś będzie, 100%. Padł, The Fallen. No dawaj już. Dobra, mamy łacha. Łach to jest chyba Rax, więc niekoniecznie to będzie dobre, ale... I... Aha, ma 3 na 6. Widzicie, tutaj się pojawiła mi zbroja, dlatego że... mamy uszkodzoną zbroję i to dość poważnie, w sensie, że pół wytrzymałości. Spadnie jeszcze jeden punkt, i ona będzie czerwona. O, tu jeszcze sarkofag. Idziemy gdzieś tutaj, nie wiem, tak sobie będziemy, ja sobie będę tak mapę odpalał od czasu do czasu. Pierwszy poziom jest w miarę łatwy, tutaj raczej się nie spodziewajmy śmierci. Gorzej będzie z tym czerem, chociaż jeżeli będę leciał cały czas w zręczność, jakiś item może pod siłę by... O, mamy poziom.
ale jeszcze wiecie co, jeszcze nie będziemy. Dobra, tu jest 4. To i to jest 4, ale to ma więcej wytrzymałości. Dubbing jest ten sam, który był w serii z Wojownikiem. Powiem wam szczerze, nie chciałem nic przeinstalowywać, bo w momencie, w którym kurczę, tam próbowałem jeszcze na laptopie zainstalować Diablo, miałem problem z uruchomieniem go i stwierdziłem, że nie będę go ruszał. Pamiętam, że dość długo się bawiłem, żeby to, mimo że to jest wersja z GOGa, która powinna teoretycznie działać. Pamiętam, miałem dość duży poziom czasami, żeby właśnie ją uruchomić. Tam różne programy jakieś tam powodowały jakieś problemy. Stwierdziłem, że nie ruszam nic, a żeby przeinstalować to właśnie spolszczenie, musiałbym usunąć grę i zainstalować ją jeszcze raz na oryginalnym angielskim języku. O, niebieski sztylet. To się przyda. On jest, dopóki go nie zidentyfikujemy, jest zwykły, więc tutaj wiecie, tutaj szabelka. Na razie możemy podbierać, to się sprzeda. Jeżeli będzie coś nie tak, to wyrzucimy. Zombie już taki mocniejszy przeciwnik się troszkę pojawił. Czy ktoś jeszcze gdzieś chodzi? Chyba nie. No jest tutaj tego trochę, patrzcie się. Krótki łuk, to jest to co mam. Tylko tak, 1-4. Nie, to wyrzucimy. To się nie opłaca się takich rzeczy zbierać. Chyba, że będą miały lepszą wytrzymałość niż moja broń. To był ten mocniejszy chyba, on się świeci. Ja mam... Kurczę, ja mam, wiecie co, ja mam trochę problem, bo mam ustawiony monitor, ostatnio dużo w RPGi gram i mój monitor ma taką opcję, że można sobie ustawiać... On dobiera po prostu, ten monitor dobiera tą czułość światła, czy jakąś tam jasność i tak dalej do konkretnego typu gry. No i grałem właśnie w te RPGi i on tak troszkę chyba podbija wtedy, w tym trybie podbija jasność. Nie do końca... Ja widzę dobrze, tylko tak rozświetlone, nie? Wy to tu będziecie troszkę lepiej widzieć. Wy będziecie widzieć tak, jak jest gra ustawiona. Muszę to zmienić. Muszę pamiętać, żeby to zmienić następnym razem, jak będę grał w Diabollo. Na razie to będzie taki jeden odcineczek. No zobaczymy, czy to się przyjmie w ogóle, czy jeszcze widzowie. Jeżeli jesteście, słuchajcie, moi widzowie kochani, którzy byliście właśnie na serii z Wojownika, z drogi Wojownika, no to słuchajcie, to się odezwijcie w komentarzu, na pewno miło mi będzie. Tak samo, słuchajcie, tamta seria, nazwałem ją Droga Wojownika. Tak mi jakoś wpadło w ucho. I... Hollybolt, to się przyda. Kurde, na chata, Hollybolt się przyda. Gdybyśmy mieli misję z Leorykiem, to się przyda. No i może byście pomogli wymyślić nazwę serii, kto wie na to. Droga Wojownika, nie wiem, ścieżka... Ścieżka łuku jakoś tak ślepny, nie wiem, nie mogę nic wymyślić. O ile ta Droga Wojownika fajnie mi brzmiała w głowie, pojawiła mi się w głowie od razu i od razu mi tak jakoś tak brzmiała, ciekawie, nie? 20 do magii, no będziemy musieli w tą magię pójść trochę, chyba że dostaniemy jakieś temy. Także powiem szczerze, no dajcie znać, jeżeli jesteście oczywiście, mam nadzieję, że tak. Samo jeżeli ktoś z was oglądał Quake'a. Wiedzcie, że też się coś dzieje. Ja teraz troszkę, też mało w sumie nagrywam, bo dziecko mi się, córeczka mi się urodziła w zeszłym tygodniu. W sumie to ma tydzień. Dzisiaj kończy tydzień. Jak to nagrywam. Krótki, bo weźmiemy, sprawdzimy, co to jest. Ale raczej nie jest, jest biały, więc jest taki sam jak mam. Z wytrzymałością też rzeczy nie będzie lepiej. I no i tak wiecie, mam nadzieję, że będę tą serię ciągnął. Gothica serię już powoli kończę. Czwarty rozdział będzie za niedługo skończony, więc piąty to myślę będzie parę odcinków, szósty też. No i będziemy tą serię może sobie grać i do tego jeszcze coś z Quake'a. Zobaczymy. Jakieś tam pomysły wpadły w głowy. Odpocząć sobie chcę troszkę przed Quake'iem. Live'y też z Wiedźmina robię, nie wiem czy wiecie czy nie.
z Wiedźmina i z tego, i z Nio. Bardzo mi się spodobało. Nigdy nie grałem Soulsy. Adaś tutaj, AK Gaming, mnie zaraził. Także też dziękuję w sumie Adaś za to, że mnie zaraził. Znaczy w sumie nie tylko Adaś, słuchajcie. Adaś miał największy w sumie na to wpływ, bo Adaś to w takie gry gra, nie? I ja tam oglądałem i zawsze się zastanawiałem, co ludzie mówią, że to jest takie trudnego w tych Soulsach. Ale też Grinchu na przykład zaczął grać Radio z kanału Radio K Gaming i w ogóle Radio Kudlewski z żartami, z fajnymi, świetnymi, także oni sobie zaczęli grać, a tak kurde mówię, fajnie w sumie, co oni się tak denerwują, nie? Fajnie byłoby spróbować zobaczyć, czy tu jest. Jestem przeciążona. Wywalimy, a kostur weźmiemy. 17 magii moglibyśmy tego użyć. O i właśnie, tutaj jest taka fajna sprawa, zobaczymy, może tego Butchera. Tylko nie pamiętam, czy on może drzwi otwierać. I co, to by było na tyle? Co wy mówicie? Niemożliwe, 11 minut odcinek. To idziemy do miasta. Nie no, mówiłem, że będę nagrywał takie odcinki króciutkie, ale... Czekajcie, no nie no, sprawdzę sobie. Krótki poziom wygenerował? No tak. No dobra, to mamy trzeci poziom, 10 punktów. Lecimy w zręczność, full na razie. I obrona i celność chyba nam urosła. Także elegancko, to wyjdziemy sobie stąd. Co się da, to się da, to sprzedamy. Zobaczymy, uwiedźmy, czy możemy... kupić swój teleport tu, nie? No powiem wam, jestem w szoku. Myślałem, że to będzie trwało dużo, dużo, dużo dłużej. Łatwy poziom nam wygenerowało. No ale to nic, mamy trzeci poziom. Co mogę dla ciebie zrobić? Zrobić raczej nic, ale możesz to ode mnie kupić. Łacha sobie kup, szable sobie kup. Chodźmy jeszcze do Kane'a. Zostań na chwilę i posłuchaj. Tylko tak trafię na stówę, więc... celność plus 5, prędki atak. Coś na początek dla wojownika, to by było fajne. Co mogę dla ciebie zrobić? Ale tylko i wyłącznie na początek. Siadaj. No. Zobaczmy, czy on coś tu ma. Deimitar, miecz blasku. 20 do promieniu światła. No, chociaż nie, w sumie dla wojownika promień światła też nie jest dobry, bo wtedy postacie nie widzą z dalsza. Nie ma nic dla mnie. Myślę, czy by tego kaptura nie kupić, on mi kosztuje dużo. A coś nam nic nie chce wypadać. Skórzana zbroja 12. Nawet dwie. Wiecie co, kupimy to. Kupimy to, a dlatego, że nie jestem pewien, jak mi to powyskakuje. No. Nie jestem pewien, jak mi tam powyskakuje to wszystko. Ostatnio byłem wojownikiem, to do chyba 8 poziomu mi w sumie itemy tylko i wyłącznie dla maga leciały, więc miałem trochę problem, aż nie zdobyłem jakiejś fajnej płytówki. Szczególnie z klanami, nie? Z tymi uczniczymi klanami. To kurczę, chata była masakra. Idziemy jeszcze do czarownicy, do wiedźmy i sobie wejdziemy do zejścia do drugiego poziomu. Wyczuwam duszę szukającą odpowiedzi. Ładowanie kostudów. Adriana może ładować laski. Wiecie co? Tutaj zostawimy. Kupimy sobie D2. Miejskie poddale i nawet je tu zostawimy. Tą laskę sobie jeszcze zostawię, ten kostur. Być może, że on mi się... bo to on ma ładunki do uzdrawiania. On się może do czegoś przydać. Poza walką oczywiście. Gdzieś tutaj będzie teleport, tak? Więc na razie to sobie wyrzucimy, żeby nie śmiecić. Do kwipunku. Pamiętać, żeby ten chuj zebrać. Idziemy. Mamy, ile mamy obrony? 22 obrony.
obrażenie 1-4, to jest słabo. To jest słabo. Z tym to sobie możemy pomarzyć o rzeźniku. Jeżeli nam nie wypadnie lepszy łuk, niestety na drugim poziomie, że w drugim odcinku rzeźnika raczej nie zrobimy. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dość szybko ten poziom się skończył. Naprawdę myślałem, że będzie gorzej i ciężej. Chyba wojownikiem nawet odcinek trwał dłużej. No także tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało, że się seria przyjmie, że będziecie oglądać, śledzić, bo Diablo 1 naprawdę zajmuje takie specjalne miejsce w moim gamingowym repertuarze. I w sumie chciałbym to skończyć, wiecie, wszystkie serie mieć na kanale, żeby zacząć na przykład Diablo 2 Resurrected. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się, dziękuję. Oczywiście, jeżeli się podobało, także łapeczka w górę, subskrypcja będzie mile widziana. Trzymajcie się, hej, do następnego.